Oj, widzowie, po wielu zmaganiach z komputerem, z którym miałem wiele problemów, o czym mówiłem na Instagramie, kto był, ten wie, udało mi się, ogarnąłem, po prostu zrestartowałem cały komputer i działa. Miało nie być dzisiaj filmu, bo myślałem, że się nie wyrobię, ale okazuje się, że się wyrobiłem. Jeszcze nagrałem masę innych filmów, więc będzie film. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie, tak jak każdego dnia zresztą tutaj. No już nie muszę o tym mówić, to już jest standard, wiecie o co chodzi. W każdym razie, na samym początku chciałbym zaznaczyć dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, udało nam się wbić 214 tysięcy na kanale, więc dziękuję wam bardzo za to. Naprawdę jesteście niesamowici, dzięki wam wielkie, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że na poprzednim odcinku mówiłem, że udało wam się wbić 8 tysięcy łapek w górę, czy tam 7 tysięcy łapek w górę, i ja powiedziałem, że jak wbijecie 8, to będzie w ogóle kosmos. Wbiliście 10 tysięcy. Dla mnie to jest szok. Więc jakby dziękuję wam bardzo, oczywiście 10 tysięcy łapek w górę pod jednym filmem to jest mega dużo, więc po prostu dzisiaj nie będę podnosić progu. Dzisiaj po prostu postarajmy się utrzymać poziom. Jak będzie znowu 10 tysięcy, to będzie naprawdę, to będę w szoku, to będę w ciężkim szoku, więc udowodnijcie, że jesteście tak samo potężni, jak byliście potężni wczoraj, i zostawcie łapkę w górę. Nie, no dobra, ja już widzę, że to są jakieś rzeczy. Nie, dobra, zostawcie teraz łapkę w górę, żeby tam była pozytywna informacja. Pozytywne informacje, to nas czeka. Dobra, uwaga, nie, ja widzę, że to jest na niebiesko. To na bank jest od Yetiego, na 100%. Dobra, czytajmy. No oczywiście, jeszcze jest literówka w pierwszym, więc już na pewno od Yetiego. Nie wiem, ten Yeti to tragedia. Spójrz na wschód, to z tobą się stanie, jak nie wykonasz chyba mojego rozkazu, Yeti. On dalej chce, żebym ja uwięził wszystkich, przecież... Dobra, czekajcie, podsumujmy jedną rzecz bardzo ważną. Dzisiaj, z tego co wiem, a ja dosyć sporo wiem, dzisiaj ponoć miała się odbyć rozprawa sądowa, w której Yeti miał zostać, prawda, tam, prawda, osądzony. I powiem więcej, ja byłem zaproszony na tą rozprawę, ale nie mogłem być przez problemy z komputerem po prostu. Ale gdyby nie te problemy, byłbym na rozprawie i wiedziałbym, co tam było. Nie wiem na dany moment, jak rozprawa przebiega, bo z nikim nie rozmawiałem, więc nie wiem, czy został skazany, czy nie. Ale dziwne jest to, że są tutaj tabliczki, skoro on miał mieć rozprawę, więc wnioskuję, że skoro miał rozprawę i skoro widzę takie tabliczki, to znaczy, że rozprawa nie do końca przebiegła tak, jak ja bym chciał, a ja bym chciał, żeby on został zamknięty w więzieniu, więc... A skoro widzę te tabliczki, to znaczy, że jest na wolności. To jest niedobre. Dobra, w każdym razie sprawdźmy to. Spójrz na wschód. Wschód, dobra, gdzie jest wschód? Wschód jest... tam jest wschód. Czyli w tamtą stronę musimy iść. No dobra, no to idziemy na wschód w takim razie. Spójrz na wschód. Idę ciągle na wschód w takim razie. Nie zatrzymuję się, idziemy ciągle w tą stronę. Zobaczmy, co takiego Yeti dla mnie zaplanował. Tu jest wszystko tak, jak było. Nic tu się nie zmieniło. Tutaj jest... O co chodzi? Spójrz na wschód. Przecież tu nic nie ma. Czy jestem ślepy? Czy ja już minąłem może coś? Czekajcie, bo to jest... Spójrz na wschód, co znaczy, że jeżeli każe mi spojrzeć na wschód z tamtego miejsca, to znaczy, że powinienem to już tutaj stąd widzieć, jeżeli coś tutaj jest. Tu stoję. Spójrz na wschód. Nic tu nie ma. Albo jestem ślepy. No proszę, no co jest? No nie ma tu nic! Ej, dobra, ten... Nie no, ist to jest wschód, no na 100%! No... No nie ma nic! Poza tym, czekajcie, patrzcie, w którą stronę idzie słońce? Idzie tam, no czyli stamtąd przyszło, czyli tam jest wschód! Ej... Tam jest coś. Ale czy to jest to? Dobra, nie wiem, czy to jest to. Idziemy to sprawdzić w takim razie. Dobra, zobaczymy, czy to jest to. Jeżeli to jest to, to fajnie, to idę to zobaczyć. Bo to wygląda mi na jakiś żelazny budynek. Nie wiem, to tam... Przepraszam, Facebook. Dobra, przepraszam, Facebook mi się odezwał, już wyłączyłem, bo zapomniałem wyłączyć. Zawsze wyłączam, a teraz zapomniałem. Dobra, idziemy w tamtą stronę, idziemy to sprawdzić, bo dla mnie to jest mega podejrzane, co to tam widzimy. I nie wiem, co to jest, ale jest to jakieś takie żelazne coś tam na górze. No tak mi kątem oka, że tak powiem, to zauważyłem. I nie wiem, co to jest totalnie. Dobra, sprawdźmy to. Nie. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Naprawdę został wybudowany toster. 0 stopni, 30 stopni, 50 stopni, 100 stopni. Okej. Dobra, bardzo fajnie, czekajcie, wleźmy w takim razie do środka. Zobaczmy, że jest tutaj tak przerażające, jak mówią. O kurcze, jest, troszkę ta. Troszkę można się tu przysmażyć w sumie. Ej, dobra, no to bardzo, bardzo, że tak powiem, się przestraszyłem w tym momencie. Jest to mega straszne. A Yeti straszny, Yeti straszny.
Ej, nie wiem totalnie, o co tutaj chodzi. Dlaczego taki toster powstał i że to ma być dla mnie przestraszeniem, nie? No dobra, no w sumie jakby nie było, jestem tostem, więc teoretycznie powinno to być dla mnie przerażające. Tak, prawdę mówiąc, to tak w sumie nie jest, nie? Ale no... Nie, dobra, załóżmy, że się boję. Ojej, toster! Dobra, no jakby nie było, grozi mi ten Yeti dalej. Więc dla mnie to jest podejrzane. Jestem ciekaw właśnie, jak przebiega rozprawa sądowa. Gdzieś tutaj był sąd, tam jest sąd chyba, to jest sąd. Dobra, tu jest sąd, tutaj teoretycznie była rozprawa robiona. Nie wiem, jak wygląda ten sąd w ogóle, tak sobie tylko zerknę szybko. Okej, czyli tu niby rozprawa była, ta? No dobra, okej. Czyli, ale nawet nie wiem, na czym stanęło, nie wiem, co zostało, że tak powiem, tam uchwalone, więc musicie mi dać znać w komentarzu, widzowie, co się wydarzyło tak naprawdę na tej rozprawie, bo ja za bardzo nie wiem. A i mówiliście, że mnie okradziono ponoć tutaj, w tym miejscu z tej mojej skrzynki, czy to prawda? Widzowie, nikt mnie nie okradł, jestem dalej bogaty, dalej bogaty. Dobra, zostawiam to tutaj, niech to tu... Aha! No to nieźle, to nieźle, ja myślałem, że to tutaj jest... Aha, no dobra, no to, no niech będzie. Bo tutaj z tej strony było to zablokowane. Widzicie? Tutaj. Żeby nie mogli wyjść. No i kurczę. Dobra, no ktoś to sam zmienił, no trudno, będą dwóch wieśniaków na wolności. Mówi się trudno. Dobra, w każdym razie widzowie, co ja chciałem zrobić? Chciałbym przypomnieć wam o o tej książce, którą dostaliśmy. Serce Yetiego, ponieważ ten temat was wczoraj bardzo zainteresował. O co tak naprawdę z tym sercem chodzi i do czego to serce jest, ja totalnie nie wiem. Ale chciałbym to przeanalizować z tego powodu, że wydaje mi się, że gdzieś tutaj na Palionowej jest schowane to serce i przydałoby się je znaleźć. Z tym, że za bardzo nie wiem, gdzie mamy go szukać, ale dobra. Ukryte głęboko, lecz nie siedzi w cieniu. Ukryte pod domkiem, przykrytym ziemią. Tam, gdzie narzędzia moc większą mają, tam, gdzie zmrożone serce chowają. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, ukryte głęboko, lecz nie siedzi w cieniu. Czyli to musi... Dobra, przeanalizujmy to. Przeanalizujmy każdy wers po kolei, tak jak ja to bym rozumiał, że tak powiem, interpretacja wiersza. Ukryte głęboko, czyli... Podejrzewam, że gdzieś jakby pod ziemią, lecz nie siedzi w cieniu. Czyli to będzie gdzieś jakby pod ziemią, ale nad ziemią będzie bardzo widoczne. Czy coś takiego, tak to rozumiem. Ukryte pod domkiem, czyli tam ktoś mieszkał po prostu, przykrytym ziemią. Czyli to musi być domek jakby pod ziemią. Czyli że ten ktoś mieszkał pod ziemią. Czyli tak jak mówię, no ukryte głęboko, czyli gdzieś pod ziemią, ale nie siedzi w cieniu, czyli na zewnątrz jest dobrze widoczne. I to jest ukryty domek pod ziemią po prostu. Tak to rozumiem. Tam, gdzie narzędzia moc większą mają, tam, gdzie zmrożone serce chowa. Ale tego nie rozumiem z narzędziami i tak dalej. Ale jak myślę sobie teraz o tym, o domku, czyimś domku, który jest jakby nad... Który, czekajcie jeszcze raz. Czyimś domku, który jest... jakby który jest widoczny na zewnątrz, ale jest pod ziemią. No to myślę teraz o... W sumie... No o Yetim w sumie chyba. O tym jego... Tym zamku, który jest tam. Ej, dobra, lecimy do tego zamku. Muszę to sprawdzić w tym momencie. Nie, możecie napisać w komentarzach, widzowie, jak myślicie, o jaki domek chodzi. Bo może źle to interpretuję, ale... Ale wydaje mi się, że chodzi o po prostu tamto miejsce, więc po prostu polećmy sobie w tamto, do tego zamku starego Yetiego. Dawno mnie tam nie było tak swoją drogą. Sprawdźmy, czy to o tamto miejsce chodzi, bo może akurat tak, może akurat chodzi o tamto miejsce. Może chodzi o to, że Yeti gdzieś jest, prawda, nie wiem, może tam schował jakąś informację dotyczącą tego wszystkiego i tak dalej. W każdym razie powiedział, że mamy jakby, że to jest głęboko, ale nie siedzi w cieniu. Nie rozumiem tego. Siedzi głęboko, ale nie siedzi w cieniu. Nie wiem, dobra, ale szukajmy po prostu głęboko. Dajmy sobie cel po prostu, żeby szukać jak najgłębiej. Jak najgłębiej po prostu w tym zamku. Czyli schodzimy na najniższą możliwą, że tak powiem, na najniższy poziom, jaki jest możliwy. Taki dajemy sobie, że tak powiem, cel w tym momencie. Więc uwaga, schodzimy tutaj na dół. Myk, tutaj. Tu nas nie interesuje, schodzimy jeszcze niżej. Tu jest zejście chyba najniżej, jak się da. Jesteśmy tutaj, tu jest niziutko. Tutaj jest, no to jest chyba najniżej. Nie, tu jest jeszcze zejście, tam jest niżej, dobra. Zejdźmy tu jest jeszcze niżej, myk. No i to no chyba tu jest najniżej już, szczerze przyznam. Czy to jest? Jezu, jak mnie tu dawno nie było, to tutaj dalej jest, co tu pisze? Możesz zadać tylko jedną osobę, a to było to. Nie, dobra. Nie wracajmy do tego, to były złe czasy. Dobra, to jest najniższy poziom, już chyba niższego nie ma. Czyli tu gdzieś, no ale tu nic nie ma. Nie no, widzowie, to jest jakaś tragedia. Nie wiem, widzowie, najlepsze co możemy zrobić chyba to po prostu, nie wiem, skopać coś. Nie wiem, zobaczyć coś jest pod spodem. O, tu coś może jest. A nie, jednak nie. Nie, no nie wiem za bardzo, gdzie mamy szukać. Czekajcie, przejrzę tą celę, bo tej celi ja tutaj chyba nigdy nie przeglądałem.
Tutaj, może coś pod dywanami jest. Pod dywanami, halo, halo, dywany, 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 dywany. Halo, czy coś pod dywanikami się chowa? No nie, no naprawdę, nie ma tu nic? No nie, no nie... Jest tu coś. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To jest teraz cenna, że tak powiem... A, tu źle to zrobiłem. Czekajcie, naprawmy to. Naprawmy to tak, jak było, bo już się tutaj zestresowałem w tym momencie. Czekajcie, bierzemy tak, 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 okej. Okay. Bierzemy tu, okej. Okay. I to było tutaj w ten sposób, chyba coś takiego. Dobra, było, tak, to było, dobra. Dobra, zobaczmy, coś tu jest pod skrzynką. Czekajcie, skrzynia nie jest pułapką, okej. Okay. Możemy to rozwalić i możemy zobaczyć, co tutaj się kryje. Okej, okay, jest jakieś zejście na dół. Dobra, sprawdźmy to w takim razie. Powoli. Tu kapie lawa. Kapie lawa. Okej. Okay. Tu kapie lawa. Tu coś się wydarzy. Tu coś się wydarzy. Czekajcie, na spokojnie, żeby nie ma żadnych linek, nie ma żadnych półpłytek. Ale dobra, widzę, że już jest skrzynia pułapka. Dobra. Uff. Najważniejsze, co trzeba zrobić, jak jest skrzynia pułapka. Wiadomo, dobra, patrzcie, tu jest kapie lawa. Więc ja już wiem, że tu się wysuwa to coś i zaczyna spływać mi lawa. Więc mamy pewnie tylko kilka sekund na to, żeby się tam dostać. Więc otwieramy, wyciągamy to, co jest w skrzynce i uciekamy po prostu. To jest jedyna szansa tutaj na to, żeby to ogarnąć jak najszybciej. Więc ja tak, żebym się nie wywalił niechcący z elytrą, tutaj ją sobie ściągnę. Zróbmy sobie tak, żebyśmy mieli miejsce i teraz tak. Gotowi? Ja chyba jestem gotowy. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, albo stanę sobie w ogóle jak najdalej, tak żeby jak już otworzę, to żebym miał bliżej do wyjścia. Dobra, 3, 2, 1, 0. Okej. Okay. Dobra, dobra, łatwo. Ja nie mogę, ile czasu mieliśmy, patrzcie, jeszcze sobie mogę. O, dobra, już nie mogę, dobra. Ja, dobra, mieliśmy masę czasu, żeby sobie tam jeszcze pobiegać. Ale to było takie zabezpieczenie chyba dla kogoś, kto nie zauważy tej lawy po prostu. Ale jestem zbyt sprytny. Że tak powiem, na głupiego nie trafiło. Dobra, zobaczmy książkę kolejną. Zagadka 2. Komu zależy odkryć zagadkę, ten będzie szukać nocą i rankiem. Mówią, najciemniej jest pod latarnią, tam też ukryte pod głową bałwanią. Co to jest? Co to jest za w ogóle wiersz? Nie wiem, nie rozumiem tego, ale dobra, przeanalizujmy to. Komu zależy odkryć zagadkę, ten będzie szukać nocą i rankiem. Mówią, najciemniej jest pod latarnią, tam też ukryte pod głową bałwanią. Nie wiem, kto to pisał, ale mega sztoch, mega... Nie wiem, dziwne ten rym ostatni, ale dobra, nieważne, w każdym razie... Głowa bałwania? Jaka głowa bałwania? Dobra, czekajcie, trzeba w takim razie szukać głowy bałwana. Tak rozumiem. Tak? Czy nie? No, tak mi się wydaje, że głowa bałwana, o to tu chodzi. Ale... Dobra, nie wiem. Szukajmy w takim razie jakiejkolwiek dyni. Po prostu głowę dyni trzeba szukać, tak mi się wydaje. Załóżmy elytrę. Przelećmy się po prostu tak w tamtą stronę, w tą stronę palionowa. I szukajmy dyni. Czy jest jakaś dynia? Bo tam jest teoretycznie coś ukryte. Pod dynią. Ja nie wiem. Nie wiem, o jaką dynię chodzi, ale okej. Okay, niech będzie. Ukryte pod dynią. Musimy znaleźć dynię. Więc widzowie, szukajmy dyni. Rozglądajmy się za dynią. Jakąkolwiek dynią. Uwaga, tu nie widzę żadnych dyń. Więc tutaj chyba to niespecjalnie. Ale dobra, to chodziło palionowo. Tu są dynie. Okej, okay, czekaj. O nie, tu są te... Tu są dynie, ale... Dobra, nie mogę tego dzisiaj sprawdzić tutaj. Muszę być na to bardziej przygotowany tutaj, żeby z nimi się, że tak powiem, coś robić. Ale było, że ukryte pod latarnią też coś było. Czekajcie, ukryte, mówią najciemniej jest pod latarnią. Czy my tu mamy jakąś latarnię? Tu nie ma nawet żadnej latarni. Jak ja tu... My nie mamy żadnej latarni na palionowie. Pod jaką latarnią miałoby to być ukryte? Nie wiem, dobra, widzowie, szczerze nie mam pojęcia totalnie. Nie mam totalnie pojęcia, co o tym myśleć. I nie mam totalnie pojęcia, gdzie to może być. Po prostu zostawię jakby to wam. Dajcie znać w komentarzu po prostu, czy macie jakiś pomysł na to. Dajcie pomysł, gdzie by to mogło wszystko, że tak powiem, się chować. Przeanalizujcie obie zagadki i po prostu dajcie mi znać. A ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym odcinku. Pozdro, pa, pa.